brat Dariusz przeczytał tekst z Księgi Apokalipsy, w którym apostoł Jan opisuje wizję nieba. Jan zapisał, że widział najróżniejsze istoty niebiańskie wokół tronu Bożego i w pewnym momencie zobaczył, jak 24 starszych odzianych w białe szaty ze złotymi głowami, koronami na swoich głowach padło, oddało pokłon Bogu Ojcu, rzucając pod Jego stopy swoje złote korony. Tych 24 starszych uczciło Boga z jakiego tytułu? Z tego tytułu, że jest Stworzycielem, że wszystko przez Niego powstało, wszystko przez Niego jest utrzymywane przy istnieniu, że w Jego rękach jest wszelki byt, życie, że jest źródłem naszego istnienia. I dzisiejsze rozważanie Słowa Bożego będzie miało taki właśnie charakter kreacjonistyczny. Zbieramy się tutaj w każdą sobotę, akurat właśnie w tym dniu tygodnia, aby oddać Bogu cześć jako Stwórcy, jako Dawcy życia, jako Władcy i Królowi Wszechświata. Dzisiaj chciałbym razem z wami zastanowić się albo podzielić się takimi refleksjami, jak powstał Układ Słoneczny, Ziemia i życie na niej. Nie będziemy więc zajmowali się proroctwami, tak jak najczęściej to bywa. Dzisiaj troszeczkę inna, ale myślę ciekawa tematyka. Jak powstał Układ Słoneczny, Ziemia i życie na niej? Działem astronomii, którego celem jest poznawanie dróg powstania ciał niebieskich, w ogóle poszukiwanie odpowiedzi, jak powstał Wszechświat, Układ Słoneczny i życie na naszej Ziemi, jest nauka zwana kosmogonią. Poproszę kolejne zdjęcie. Popatrzałem do mądrego słownika języka polskiego, gdzie znalazłem następującą definicję kosmogonii, że jest to dział astronomii zajmujący się powstawaniem i rozwojem ciał niebieskich lub ich zespołów, układów. Również sprawdziłem sobie w leksykonie Państwowego Wydawnictwa Naukowego i tam jest wyjaśnione, że kosmogonia to dział astronomii, którego przedmiotem badań jest powstawanie i rozwój pojedynczych ciał niebieskich lub ich zespołów, czyli układów. Czyli, moi drodzy, słowo kosmogonia, które pojawia się podczas różnych wykładów, prelekcji, w literaturze, no i również w biblistyce, jeśli chodzi o rozważania dotyczące powstania świata, słowo to oznacza naukę, która zajmuje się badaniem, jak powstał Wszechświat, jak powstała Ziemia, skąd w ogóle się wzięło to, co nas otacza. Popatrzmy teraz na kolejne zdjęcie. Astronomowie twierdzą, że materia Wszechświata występuje w trzech postaciach. I pierwszą postacią materii budującą Wszechświat to są gwiazdy. Gwiazdy są gorącymi kulami gazowymi. Właśnie taką gorącą kulą gazową jest najbliższa nam gwiazda w naszym Układzie Słonecznym, czyli Słońce. I tej materii we Wszechświecie jest podobno najwięcej. Popatrzmy na drugie zdjęcie. Na drugim miejscu materii budującej Wszechświat to jest bardzo rozrzedzona materia międzygwiezdna. Materia, którą tworzą gazy, pyły. Materia, która po prostu, że tak powiem, wypełnia przestrzeń kosmiczną. I trzecie zdjęcie. Bryły stałe, takie jak na przykład planety lub ich księżyce. Nasz księżyc, Ziemia, nasza planeta, na której mieszkamy, Mars. I okazuje się,
że ta postać materii, materii stałej, w postaci takich brył stałych, w postaci planet i ich księżyców, stanowi najdrobniejszą część materii we wszechświecie. Najdrobniejsza. I co ciekawe, kosmogonia nie posiada jednoznacznego wyjaśnienia powstania Układu Słonecznego. Literatura kosmogoniczna, tą, którą ja miałem okazję przeczytać, przedstawia wiele hipotez na ten temat. Oczywiście z czasem wiele z tych hipotez ulega dezaktualizacji i są zastępowane przez nowe, coraz bardziej aktualne. Ale to się wszystko zmienia. Astronomowie zajmujący się kosmogonią uczciwie przyznają, że nie znają satysfakcjonującego, czyli do końca wiarygodnego, byśmy mogli powiedzieć, wyjaśnienia powstania Układu Słonecznego. Nie posiadają też wystarczającej wiedzy o procesach tworzenia się ciał niebieskich w kosmosie. Ale popatrzmy teraz na kolejne zdjęcie. Widzicie, w XIX wieku najpopularniejsza była hipoteza francuskiego astronoma Pierre Simona Laplace. Laplace próbował dowieść, że Układ Słoneczny powstał z pierścieni, które odrywały się od kurczącego się pierwotnego gazowego prasłońca obracającego się dookoła swej osi. No i tak mniej więcej zostało to przedstawione graficznie. Mamy wielkie prasłońce, które obraca się wokół swojej osi. Prasłońce się kurczy, kurcząc się pozostawia takie pierścienie. Oczywiście, ponieważ prasłońce się obraca, te pierścienie również się obracają i potem z tych pierścieni wytrącają się, tworzą się zalążki planet, które, z których powstał Układ Słoneczny. Popatrzmy na drugie zdjęcie. No ale wkrótce teoria Laplace'a upadła, ponieważ pojawił się inny uczony, James Hopwood Jeans, angielski astronom, który ogłosił hipotezę powszechnie zaakceptowaną w okresie międzywojennym, czyli w początkowej, no w pierwszej połowie, byśmy powiedzieli, XX wieku. Ten uczony twierdził, że Układ Słoneczny mógł powstać ze smugi materii wyrwanej ze Słońca siłą przyciągania wywołaną przez przebiegającą w pobliżu niego gwiazdę. Starałem się to narysować, a więc mamy tutaj jakąś potężną gwiazdę, tam mamy nasze Słońce. Te dwa ciała niebieskie zbliżyły się do siebie, ponieważ to ciało niebieskie było większe od naszego Słońca. Siła grawitacji wyrwała z prasłońca część materii i potem w tej wyrwanej części materii z naszego prosłońca utworzyły się zalążki naszych planet i to był mniej więcej początek naszego Układu Słonecznego. Ale wkrótce i ta hipoteza upadła i okazała się nieaktualna. Poproszę kolejne zdjęcie. Ponieważ po II wojnie światowej radziecki uczony Otto Schmidt przedstawił kolejną hipotezę wyjaśniającą, jak mógł powstać Układ Słoneczny. Mianowicie on twierdził, że planety powstały z obłoku materii pyłowo-gazowej, które Słońce napotkało na swej orbicie. I ta teoria Schmidta tłumaczyła, że stałe cząsteczki pyłu międzygwiezdnego przy zderzeniu się ze Słońcem, które to wszystko w jakiś sposób pchało, kondensowały się, kumulowały, tworzyły coraz większe bryły,
a te z kolei dały dalszy przyrost stałych cząsteczek, z których utworzyły się zalążki planet. A więc mniej więcej jest to na rysunku przedstawione w ten sposób, że te nasze prasłońce mknie przez przestrzeń kosmiczną, zderza się z obłokiem materii międzygwiezdnej i ta materia zostaje w jakiś sposób skumulowana, bo Słońce w nią wchodzi. No i potem ta materia w jakiś sposób zlepia się, no i powstają zalążki planet i potem to wszystko, prawda, daje początek naszemu Układowi Słonecznemu. Ale i ta teoria upadła, poproszę czwarte zdjęcie, ponieważ w latach 60. pojawiła się hipoteza Gerarda Kuipera. Gerard Kuiper to amerykański astronom holenderskiego pochodzenia. On opracował kolejną hipotezę kosmogoniczną Układu Słonecznego i w zasadzie jego hipoteza od lat 60. jest uznawana za najbardziej prawdopodobną. Na czym polega teoria Gerarda Kuipera? Otóż obserwacje astronomiczne wykazują, że w kosmosie znajdują się tak zwane układy. Są to układy podwójne, potrójne, poczwórne i tak dalej. A czym jest układ podwójny, potrójny albo poczwórny? No, poprzestańmy na tym podwójnym. Okazuje się, że układ podwójny są to dwie gwiazdy będące w cudzysłowie bardzo blisko siebie. Ale z Ziemi z powodu odległości widzimy jej na niebie jako jeden punkt świetlny. W rzeczywistości to mogą być dwie, trzy, cztery, pięć gwiazd. Ale odległość powoduje, że widzimy to jako jeden punkt świetlny. Oczywiście prawem ciążenia powszechnego te dwie sąsiadujące z sobą lub trzy sąsiadujące z sobą gwiazdy wirują wokół swoich własnych osi i jednocześnie krążą wokół siebie nawzajem. No i popatrzcie, tutaj mamy właśnie coś takiego. Mamy normalny układ podwójny, a więc dwie gwiazdy, które są bardzo blisko siebie, każda z nich krąży wokół własnej osi i jednocześnie one nawzajem wokół siebie krążą. I oczywiście, tak jak powiedziałem, z powodu odległości my widzimy je jako jeden punkt świetlny na niebie. I Kuiper doszedł do przekonania, że gwiazda otoczona orszakiem planet jest rodzajem, swego rodzaju zwyrodniałym układem podwójnym. Bo normalny, tutaj mamy właśnie kolejne zdjęcie, które przedstawia nam tak zwany, przez niego tak zwany zwyrodniały gwiezdny układ podwójny. Bo według niego normalny układ podwójny może powstać wtedy, gdy w materii międzygwiezdnej tworzą się blisko siebie dwie kondensacje gazowo-pyłowe i potem te dwie kondensacje przekształcają się w gwiazdy, które są obok siebie, dwie gwiazdy, może być mniejsza, większa, ale dwie w zasadzie takie równoległe gwiazdy. Ale zdarzyć się może jednak, że z tej materii pyłowej, tej materii gwiezdnej, powstaje tylko jedna duża kondensacja, która rozwinie się w gwiazdę, natomiast wokół niej tworzą się podobne, ale mniejsze kondensacje, drobniejsze, z których rozwiną się planety. Oczywiście wskutek powszechnego prawa ciążenia wszystko to wiruje wokół swoich osi, wiruje również wokół tej największej kondensacji, jaką jest gwiazda, Słońce, i w ten sposób powstał nasz Układ Słoneczny. A więc dawno, dawno temu, 7 miliardów lat temu, z materii międzygwiezdnej ukształtowało się duże Słońce i mniejsze skupiska,
które dały początek gwiazdom, to wszystko, prawda, według prawa ciążenia zaczęło krążyć, zaczęło obracać się wokół własnej osi i tak powstał Układ Słoneczny i w tym Układzie Słonecznym Ziemia, na której rozwinęło się życie. I dalszy materialistyczny scenariusz dziejów Ziemi jest taki, jak teoria ewolucji przedstawia, że z upływem czasu, gdy Ziemia przybrała postać zbliżoną do obecnej, w jej wnętrzu nagromadziły się pierwiastki ciężkie, na zewnątrz utworzyła się skorupa z lżejszych pierwiastków. Dlatego według teorii ewolucji wiek Ziemi od momentu utworzenia się jej kondensacji, według teorii Gerarda Kuipera, wyliczono na około 7 miliardów lat. A od utworzenia się litosfery na naszej Ziemi około 5 miliardów lat. Litosfera, czyli ta stała skorupa ziemska. Dlatego ogólnie podaje się, że Ziemia liczy sobie od 4,5 do 7 miliardów lat. Po prostu zależy, czy liczymy od momentu powstania tej kondensacji, czy liczymy od momentu, kiedy na naszej planecie pojawiła się stała skorupa ziemska. I około 3 miliardy lat temu na Ziemi powstało życie. Ono przybierało formy coraz doskonalsze i w końcu wyłonił się człowiek. Takie jest spojrzenie na historię powstania Układu Słonecznego, Ziemi, życia na niej. Według teorii ewolucji, prawda, według obecnej kosmogonii ewolucyjnej. Ale my mamy w biblijnej Księdze Rodzaju natchniony przez Ducha Świętego zapis dokonany ręką Mojżesza około XV wieku przed naszą erą, który przedstawia nam boską wersję powstania Układu Słonecznego, Ziemi i życia na niej. I teraz prosiłbym was, weźcie razem ze mną swoje egzemplarze Biblii do ręki i otwórzmy sam początek Pisma Świętego, czyli Księga Rodzaju, Księga Genezis, pierwsza Księga Mojżesza, rozdział pierwszy. Chciałbym z wami tak szybciutko przeczytać i omówić każdy fragmencik tego rozdziału. Oczywiście będziemy się spieszyć, streszczać, ale myślę, że w miarę dokładnie. Popatrzcie, opis stworzenia świata zaczyna się wersetem pierwszym, który brzmi następująco. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Jest to zdanie wstępne, zdanie otwierające opis stworzenia świata, objawiony Mojżeszowi przez Boga. Zapis ten ogólnie stwierdza, że Bóg stworzył niebo i ziemię, czyli otaczające nas co? Z czego składa się otaczający nas świat? Czas, przestrzeń i materia, prawda? Czas, przestrzeń i materia. Czasem, przestrzenią i materią rządzą ustalone przez Stwórcę prawa. Dopiero w dalszej części opisu stworzenia biblijny pisarz dokładnie przedstawia, w jaki sposób, w jakiej kolejności, w jakim czasie oraz co powołał Stwórca do istnienia. Zwróćcie uwagę, że w tym zapisie występuje na samym początku sformułowanie na początku. Na początku. Do czego odnosi się ten zwrot na początku? Odnosi się on wyłącznie do naszej Ziemi, do naszej planety, bo kontekstem jest stworzenie naszej Ziemi. Pismo Święte sugeruje, że inne obce nam światy,
istniały wcześniej. I że w pewnym momencie Bóg stworzył wśród nich i nasz świat. Dlatego Mojżesz, używając zwrotu na początku, natchniony przez Ducha Świętego, stara się nas poinformować, że dzieje ziemi i historia ludzkości rozpoczęły się aktem stworzenia. Stworzenie było punktem, od którego zaczęto odliczać czas istnienia ziemi i historię mieszkającej na niej ludzkości. Teraz popatrzmy na wersety 2-5. A ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość, i stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą i nastał wieczór i nastał poranek, dzień pierwszy. W tych wersetach Mojżesz zapisał, co Stwórca uczynił w czasie odpowiadającym pierwszemu dniu stworzenia. Tak jak czytamy, Bóg powołał do istnienia ziemię, będącą wtedy masą nieuporządkowanej materii, pustą i zalaną wodami, spowitą ciemnościami. Z jego woli zaistniała światłość, będąca oddzielnym elementem świata. Pierwotna światłość, o której mówi badany zapis, nie pochodziła od słońca, bo słońce zostało powołane do istnienia 3 dni później. A więc ta światłość pochodzi z innego źródła, o którym tekst biblijny milczy. Mojżesz zapisał, że był tam obecny Duch Święty. Wobec tego stawiamy pytanie, co Duch Święty tam robił? Jakie miał zadanie do zrealizowania? Jaki był cel i sens jego obecności na stwarzanej ziemi? Wydaje się, że Duch Święty praktycznie realizował cud stworzenia. Możemy powiedzieć, że to Duch Święty realizował boskie, stwórcze życzenia i plany. A Pismo Święte w wielu miejscach informuje, że stworzenie było wspólnym projektem realizowanym przez Ojca, Syna i Ducha Świętego. A jeśli Duch Święty tam był, to znaczy, oczywiście to jest argument dla ludzi wierzących, to znaczy, że biblijny opis stworzenia nie jest kolejną hipotezą, ale relacją samego Stwórcy, przekazaną do spisania Mojżeszowi. Dlatego dla nas, ludzi wierzących, fakt ten stawia biblijną wersję stworzenia jako jedyne wiarygodne wyjaśnienie kosmogonii Układu Słonecznego i powstania życia na Ziemi. Popatrzmy teraz na wersety od 6-8. Potem rzekł Bóg, niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód. Uczynił więc Bóg sklepienie i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem. I tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem. I nastał wieczór i nastał poranek, dzień drugi. Czytamy, że w drugim dniu, w czasie odpowiadającym drugiemu dniowi stworzenia, z praoceanu pokrywającego ziemię, Bóg wyniósł część wód wysoko nad jej powierzchnię. W przestrzeni utworzonej między praoceanem zalewającym powierzchnię ziemi, a wodami na wysokościach, Bóg uczynił atmosferę, czyli gazową powłokę naszej planety, nazywaną niebem.
Dlatego, gdy patrzymy w niebo, ma ono kolor niebieski, gdyż taką barwę nadają mu cząsteczki tlenu, który jest składnikiem atmosfery powietrza. No ale pytanie, czym były wyniesione ponad atmosferę wody? Tekst biblijny tego nie precyzuje. Przypuszcza się, że mógł to być płaszcz wodny wokół naszej planety. Nie wiemy, jakiej był grubości i stanu skupienia, ale jeśli był, to chronił Ziemię od wiatru słonecznego i promieniowania kosmicznego. A wiecie o tym, że wiatr słoneczny, promieniowanie kosmiczne jest zabójcze dla życia. Ta otoczka wokół Ziemi zapewniała jej klimat i warunki niezwykle sprzyjające wegetacji roślin i w ogóle egzystencji organizmów. Co stało się z tą otoczką wodną? Co stało się z tymi masami wód, które otaczały Ziemię, prawda, będąc na jej orbicie? Księga Rodzaju podaje, że 17 wieków później, podczas globalnej katastrofy potopu, ta otoczka wodna, ten płaszcz wodny opadł w postaci intensywnego 40-dobowego deszczu, zalewając Ziemię. Dlatego dzisiaj, kiedy patrzymy na globus, kiedy patrzymy na mapę świata, zauważamy, że 2/3 naszej planety pokrywają morza i oceany. Wód zalegających powierzchnię Ziemi jest więcej niż stałych lądów. Popatrzmy teraz na wersety od 9 po 13. Potem rzekł Bóg, niech zbiorą się wody spod nieba na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd. I tak się stało. Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. I widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg, niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju swego owoc, w którym jest jego nasienie na ziemi. I tak się stało. I wydała ziemia zieleń, ziele wydające nasienie według rodzajów jego i drzewo owocowe, w którym jest nasienie według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień trzeci. W trzecim dniu stwarzania wyłoniły się kontynenty, a wody praoceanu, mówiąc naszym niedoskonałym ludzkim językiem, zlały się w zagłębienia globu, tworząc morza, oceany i całą hydrostrukturę Ziemi. Ale Bóg musiał tutaj użyć nadzwyczajnej swojej mocy, bo stało się to w ciągu tego trzeciego dnia. Normalnie to takie masy na takiej przestrzeni potrzebowałyby o wiele więcej czasu. Jak wyglądała wtedy geografia Ziemi? Szczerze mówiąc, nie wiemy. Dlaczego? Dlatego, że katastrofa potopu przeobraziła powierzchnię litosfery, czyli skorupy ziemskiej, tak znacznie, że odtworzenie jej pierwotnego ukształtowania i budowy jest niemożliwe. Wszystko się zmieniło w wyniku potopu. Woda, ziemia i powietrze były podstawą do wprowadzenia życia. I wtedy, kiedy już jest ziemia, powietrze i woda, Bóg powołuje do istnienia florę, czyli ogół wszystkich gatunków roślin, tych w wodach i tych na lądzie. Popatrzmy teraz na kolejne wersety, od 14 po 19. Potem rzekł Bóg, niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat.
Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią. I tak się stało. I uczynił Bóg dwa wielkie światła. Większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią i rządziły dniem i nocą, oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień czwarty. I najbardziej kłopotliwy. W czwartym dniu stwarzania, wskutek woli Boga, zaistniało sąsiedztwo ziemi. Słońce, planety, księżyce, nasz księżyc, gwiazdy i tak dalej. Mojżesz nie informuje, dokąd w przestrzeń kosmosu sięgają granice naszego świata. Nie pojmujemy tego, przynajmniej ja. Za to pisarz biblijny podaje rewolucyjną myśl, że najpierw powstała Ziemia, a dopiero później Słońce, Księżyc i inne planety oraz gwiazdy. Myśl ta jest nie do przyjęcia przez obecną materialistyczno-ewolucyjną naukę. Jest tak drastycznie niezgodna z powszechnie obowiązującymi poglądami, że stawia biblijne stworzenie w rzędzie starożytnych mitów, legend i bajek. Wzbudza lekceważenie Pisma Świętego przez współczesnego, wykształconego człowieka, bezkrytycznie wierzącego w potęgę i możliwości nauki będącej dla niego najwyższym autorytetem. Dlatego komentatorzy Księgi Rodzaju próbują te sprzeczności załagodzić, by jakoś pomóc Biblii i ratować jej wiarygodność. Tworzą oni dziwne wyjaśnienia opisu czwartego dnia stwarzania, wyjaśnienia dążące do uzyskania kompromisu i dopasowania przekazu biblijnego do nauki. Nauki oczywiście rozumiemy w wydaniu teorii ewolucji. Jednak zapis biblijny jednoznacznie stwierdza, że Ziemia została stworzona pierwsza. Jak to wyjaśnić? Stworzenie było cudem, dlatego trzeba je rozpatrywać w kategoriach nadprzyrodzonej mocy Boga, wykraczającej daleko ponad możliwości poznawcze ludzkiego umysłu. Chciałem was zapytać, zejdźmy z kosmosu na Ziemię, bo kosmos to jest taka zagadka, że tego nie pojmujemy. Biblia oczywiście to wyjaśnia, ale i tak jest to dla nas ponad nasze możliwości. Ziemski przykład, bliższy nam. Kto z zebranych w tym domu modlitwy potrafiłby naukowo wyjaśnić zmartwychwstanie leżącego od 4 dni w grobie, rozkładającego się, cuchnącego trupim odorem Łazarza? Kto potrafi to wyjaśnić? W sposób naukowy. To jest nie do wyjaśnienia. Rozkładający się człowiek, cuchnący, już śmierdzący. Pamiętacie, Marta mówi do, kiedy Pan Jezus każe odwalić kamień, to co do niego powiedziano? Panie, już cuchnie. Czyli już z grobu wychodziła ta woń, bo grób nie był szczelny, rozkładającego się ciała. Kto potrafi w sposób naukowy wyjaśnić zmartwychwzbudzenie Łazarza? To był cud. To była nadprzyrodzona potęga Boga. Takim samym cudem było stworzenie świata. Stworzenie wykracza poza granice nauki
nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, wyjaśnić. Tak się stało. W ogóle nie znamy odpowiedzi na wiele pytań dotyczących otaczającego nas świata. Nasza wiedza jest niekompletna i ograniczona, często błędna, ulegająca dezaktualizacji, jak te teorie kosmogoniczne, które pokazywałem. Dopiero w wieczności będzie nam dane rozwiązać niewytłumaczalne obecnie zagadki. Stworzone ciała niebieskie, umiejscowiwszy w określonych układach, Bóg wprawił w ruch. Uczynił to tak, aby ruch ciał niebieskich precyzyjnie odmierzał czas. Bo zauważcie, że zapis biblijny mówi, że te ciała miały odmierzać czas, no nie? A więc Bóg tak to ukształtował i wprawił w ruch, że obrót Ziemi wokół własnej osi odpowiada czemu? Dobie. Cykl dnia i nocy. Obieg Księżyca wokół Ziemi odpowiada 28-dniowemu miesiącowi księżycowemu. Teraz wprowadzono miesiąc 30, 31 dni, ale naturalny miesiąc ma 28 dni. A Ziemia obiega Słońce w ciągu jednego roku. To są naturalne ruchy. I dzięki temu ruchy ciał niebieskich od zamierzchłej starożytności były podstawą do sporządzania kalendarzy, zegarów, mierzenia upływu czasu. Z woli Stwórcy w czwartym dniu stwarzania Słońce przejęło funkcję źródła światła i ciepła dla Ziemi. Również Księżyc, odbijając światło słoneczne, miał swoim blaskiem łagodzić ciemności nocy. I z przekazu Księgi Rodzaju wynika, że chociaż Ziemia nie jest centrum Układu Słonecznego, jest jednak w nim najważniejsza. Chcę wam podać tą myśl, że otaczający Ziemię kosmos i sąsiadujące z nią ciała niebieskie zostały stworzone dla jej dobra i potrzeb. I tylko na niej, czyli na naszej Ziemi w Układzie Słonecznym, istnieją warunki do życia. Dlatego, że Bóg od samego początku przewidział i zaprojektował naszą planetę jako planetę, na której będzie życie. Bóg, stwarzając inne planety Układu Słonecznego, nie projektował je jako planety pod życie. Tylko nasza Ziemia od początku została zaprojektowana z myślą, że na niej będzie życie. Jeśli potraficie szybko odnaleźć tekst, tak szybko jak ja potrafię oczywiście, to otwórzcie szybciutko księgę proroka Izajasza i tam werset 45, nie werset, rozdział. Rozdział 45 i werset 18. Izajasz zapisał: bo tak mówi Pan, Stwórca niebios. On jest Bogiem, który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył. A więc tekst biblijny wyraźnie stwierdza, że Bóg stwarzał ziemię z myślą o tym, że ona będzie miejscem życia. Dlatego ziemia nie jest w centrum Układu Słonecznego, ale jest w tym układzie najważniejsza. I wszystko, co istnieje wokół naszej planety, istnieje dla dobra naszej planety. Popatrzmy teraz dalej, a więc wracamy do pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju i czytamy wersety od 20 do 23. Potem rzekł Bóg: niech zaroją się wody mrowiem istot żywych, a ptactwo niech lata nad ziemią pod sklepieniem niebios. I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty,
którymi zaroiły się wody według ich rodzajów, nadto wszelkie ptactwo skrzydlate według rodzajów jego. I widział Bóg, że to było dobre. I błogosławił im Bóg, mówiąc: rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie wody w morzach, a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi. I nastał wieczór i nastał poranek, dzień piąty. Co się stało dnia piątego? Piątego dnia stwarzania Bóg powołał do istnienia faunę morską i powietrzną, czyli ogół organizmów egzystujących w hydrosferze, czyli w wodach, i w atmosferze, czyli w powietrzu. Tu jest ciekawa rzecz. Mojżesz zapisał, że wśród fauny wodnej Bóg stworzył wielkie potwory. Jest taki zapis, prawda? Wielkie potwory, czyli ponadprzeciętne byty. Autor Księgi Rodzaju na ich określenie użył hebrajskiego słowa tanin. No ja oczywiście sprawdzałem w słowniku hebrajsko-polskim, co oznacza słowo tanin, i okazuje się, że słowo tanin w swojej substancji oznacza potwora morskiego lub smoka. Tanin to potwór morski lub smok. Prawdopodobnie hebrajskie słowo tanin użyte przez Mojżesza dotyczy olbrzymich istot kopalnych, jak na przykład dinozaurów, kojarzonych w wielu kulturach ze smokami. A nie wiem, czy o tym wiecie, że zdecydowana większość dinozaurów prowadziła wodny tryb życia. Wodny tryb życia. I proszę zwróćcie uwagę, że Bóg chciał, aby wszystkie te istoty rozmnażały się, na swój sposób były szczęśliwe. One otrzymały od swego Stwórcy błogosławieństwo. I zwróćcie uwagę, że błogosławieństwo podobne jak człowiek. Teraz popatrzmy na wersety od 24. Potem rzekł Bóg: niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej, bydło, płazy i dzikie zwierzęta według rodzajów ich. I tak się stało. I uczynił Bóg dzikie zwierzęta według rodzajów ich i bydło według rodzaju jego i wszelkie płazy ziemne według rodzajów ich. I widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg: rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Potem rzekł Bóg: oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie. Niech będzie dla was pokarmem. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień szósty. Treść opisu szóstego dnia stwarzania jest najobszerniejsza. Tego dnia Stwórca powołał do istnienia faunę lądową, czyli ogół gatunków organizmów prowadzących naziemny tryb życia. Wreszcie stworzył pierwszą parę ludzką. Adam po hebrajsku znaczy człowiek. Adam, człowiek. Ewa po hebrajsku znaczy matka wszystkich żyjących. Adam i Ewa.
człowiek i matka wszystkich żyjących. W odróżnieniu od innych istot zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Czyli byli święci, byli doskonali. Stwórca udzielił im swojego błogosławieństwa. Oddał ziemię do ich dyspozycji. Połączył oboje związkiem małżeńskim. No i oczywiście Stwórca przydzielił ludziom najlepszą dietę. Owoce, orzechy, zboża i kasze. Natomiast zwierzętom wydzielił na pokarm rośliny. No i teraz pytanie. Czy rośliny żyją? Nie wiem. Bo mówi się, że rośliny żyją, prawda? Wielu tak mówi, że rośliny żyją. Ja nie wiem, czy żyją, czy nie. Ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Z myślą o przeznaczeniu roślin jako źródła pokarmu, Stwórca pozbawił je narządów zmysłów, wzroku, słuchu, czucia i świadomości w naszym zrozumieniu. No bo jakby to było, gdyby marchewka czuła, widziała i myślała i by się ktoś zbliżał, żeby ją zerwać, no ona by uciekała. Prawda? A w trakcie jej spożywania by bardzo cierpiała, gdyby miała system nerwowy. Wiecie, czy więc rośliny żyją, czy nie żyją? Nie wiem tego. Wiem, że w jakiś sposób byśmy powiedzieli, jest to jakaś forma życia, ale taka forma życia, gdzie spożycie tej formy życia nie jest dla tych roślin jakąś krzywdą, bo one, prawda, nie mają takich zmysłów jak my, ludzie. Gdy szósty dzień stwarzania dobiegł końca, świat był doskonały, co już wielokrotnie Mojżesz podkreślił, a więc doskonały człowiek miał żyć w doskonałym świecie. Ważne jest też, aby pamiętać, że natchniony pisarz Księgi Rodzaju kilkakrotnie skrupulatnie zapisał, że wszystkie organizmy flory i fauny zostały stworzone według rodzaju swego, co zdecydowanie przeczy teorii ewolucji. No i ostatni fragmencik, drugi rozdział od wersetu pierwszego. Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Sobota, z woli Boga, święty, siódmy dzień tygodnia, zamyka cykl stwarzania. Zwróćcie uwagę, że tylko tydzień, ten cykl tygodnia, ten czas tygodnia, nie jest związany z żadnym naturalnym wyznacznikiem, na tyle, na ile ja wiem. Inaczej mówiąc, siedmiodniowy tydzień nie ma swojego odpowiednika w ruchach ciał niebieskich, bo trzy niezależne ruchy ciał niebieskich, dobowy obrót ziemi dookoła własnej osi odmierza dobę. Miesięczny obieg księżyca wokół ziemi odmierza miesiąc. Roczny kurs ziemi wokół słońca odmierza rok. Ale żaden astronomiczny cykl nie jest związany z siedmiodniowym tygodniem. Czemu? Pismo Święte informuje, że to Bóg na samym początku precyzyjnie ustalił tydzień przez siedmiodniowe stworzenie, a kończącą go sobotę ustanowił świętą pamiątką stworzenia ziemi i życia na niej. I doszliśmy do końca
rozważania biblijnego, popatrzmy na kolejne zdjęcia, które zamkną nasze rozważanie. Tak, jeszcze tu światełko zgaśmy. Mamy tutaj na zdjęciu galaktykę spiralną, drogę mleczną, czyli to jest nasza galaktyka, widziana na niebie jako droga mleczna. W tej galaktyce jest nasza Ziemia. Tutaj jest pokazana tą strzałką. Tu jest nasza Ziemia, tu jest nasza Ziemia. Gdzieś tutaj nasza Ziemia. Oczywiście ta galaktyka jest ogromna. Przypomina ona dysk. Średnica naszej galaktyki wynosi około 100 tysięcy lat świetlnych. Czyli jaka to jest odległość? To jest taka odległość, jaką światło przemierzy w ciągu 100 tysięcy lat. A my wiemy, że obecnie światło 300 tysięcy kilometrów, zgadza się, przemierza w ciągu jednej sekundy. No to ile sekund jest w 100 tysięcy latach? No nie? Ogromne odległości. To jest niepojęta chwała Boga. Wysokość naszej galaktyki to 12 tysięcy lat świetlnych. Ile czasu trzeba byłoby jechać samochodem, żeby te odległości opanować? I teraz popatrzcie. Astronomowie szacują, że nasza galaktyka zawiera około 100 miliardów gwiazd. 100 miliardów gwiazd jest w naszej galaktyce. Stąd astronomowie wyciągają wniosek, że w naszym sąsiedztwie znajduje się 100 milionów układów planetarnych. 100 milionów układów planetarnych. W tym wiele tych układów planetarnych może być podobnych do naszego układu planetarnego, w którym mogą istnieć podobne ziemie. Popatrzmy teraz na kolejne zdjęcie. Istnienie układów planetarnych w przestrzeni kosmicznej potwierdzają badania naukowe. Na tym zdjęciu widzicie 6 gwiazd sfotografowanych za pomocą kosmicznego teleskopu, jeśli dobrze przeczytam, Spitzera. Co widzicie na tych zdjęciach? To są wszystko układy planetarne. W środku układu planetarnego co mamy? Te białe pola. Słońca. To są słońca, prawda? Dookoła tych słońc krążą planety. Jak one są przedstawione? Te czarne kwadraciki, widzicie? Te wszystkie czarne kwadraciki to są planety. Te białe pola to są słońca. Kto z nas potrafi stwierdzić lub zaprzeczyć, czy na tych czarnych polach, które przedstawiają planety innych układów planetarnych, istnieje życie? Jak czytacie Ducha Proroctwa, to Ellen White spotkała się z, no, ten na początku, Enochem. Pamiętacie? I tam jest zapis, że on był na planecie, która miała chyba 7 księżyców. Prawda? I ona rozmawiała z nim, widziała. Powiedział, że on mieszka na Ziemi, ale od czasu do czasu opuszcza Ziemię i udaje się na tą planetę, gdzie uprawia sobie jakieś tam poletko i ta planeta ma 7 słońc. To jest zapisane. Ona to w wizji widziała i tak dalej. Więc, moi drodzy, Biblia potwierdza istnienie cywilizacji pozaziemskich. Potwierdza. Aczkolwiek Biblia się nimi nie zajmuje, zajmuje się problemem grzechu na naszej planecie. Poza tym radziecki astronom Ambar Kumian ogłosił,
ugrupowanie, że odkrył ugrupowania młodych gwiazd i na tej podstawie doszedł do wniosku, że proces powstawania gwiazd nie ustał, lecz trwa nadal. I poproszę kolejne zdjęcie. I jeśli to, co Ambarkumian ogłosił, że cały czas w kosmosie powstają nowe ciała niebieskie, jest prawdą, co to znaczy? To może znaczyć, że Bóg nie zaprzestał swojej stwórczej działalności i nadal powołuje do istnienia nowe światy. Jest to możliwe? Jest to możliwe, że Bóg powołuje nowe światy do istnienia. I być może to mógł mieć na myśli Pan Jezus, kiedy oświadczył co? Pamiętacie te zdanie? Ojciec mój aż do teraz działa. Czyli my tego nie wiemy, ale gdzieś tam powstają nowe światy. Bóg stwarza, powołuje je do istnienia. I w ten sposób doszliśmy do końca naszego rozważania. Powiem wam, że kiedy ja zagłębiałem się w te zagadnienia, czytałem o nich w książkach, szperałem i tak dalej, to moje serce wypełniało się podziwem dla chwały Boga. Niepojęta potęga, niepojęta moc, niepojęta mądrość, którą dysponuje Bóg. Chwała niech będzie takiemu Bogu. Amen.